Cześć, witam się Twój Multiguru, Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jak wybrnąć z sytuacji, kiedy zapytają Cię o jakąś szczegółową policyjną procedurę, o której Ty nie masz niestety większego pojęcia, bo nigdy w policji nie pracowałeś, czy w jakichś służbach, ale z jakiegoś powodu rekrutująca osoba chce to wiedzieć. I to być może jest policjant, który zna te procedury bardzo dobrze ze swojej bieżącej pracy. Czasem może to być psycholog na multiselekcie, który usłyszał to od jakiegoś innego policjanta. No, chodzi mi głównie o to, że Ty nie wiesz, co masz odpowiedzieć konkretnie, bo, no, bo nie, po prostu nie wiesz skąd, prawda? Nie masz skąd. I spróbuję Ci to zademonstrować na przykładzie odpowiedzi na pytanie, czy inaczej byś potraktował nieletniego w stosunku do staruszka, gdyby obaj byli ofiarami podobnego lub nawet identycznego napadu, czy nawet obie te osoby, ktoś tam napadł za jednym razem, prawda? I jak wybrnąć z takiej sytuacji, kiedy być może intencją policjanta pytającego jest właśnie tutaj jakaś szczegółowa procedura. I odpowiedź moja, napad jest zawsze napadem, natomiast po pierwsze postępowałbym zgodnie z regulaminami, z zasadami operacyjnego postępowania oraz tymi, których się nauczę na szkole policyjnej pod okiem doświadczonych lektorów, a które obowiązują w przypadku każdej napaści. Tym niemniej mój sposób komunikacji z ofiarą mógłby się nieznacznie różnić w zależności od okoliczności oraz wieku ofiary. I na przykład mógłbym mówić nieco głośniej oraz okazać więcej jakiegoś współczucia, więcej empatii dla tego staruszka, ale równie dobrze mógłbym użyć jakiegoś spokojniejszego, łagodniejszego tonu głosu, rozmawiając z nieletnim. Czyli w zasadzie sposób postępowania byłby identyczny, natomiast styl porozumiewania dostosowałbym do sytuacji. I zwróć uwagę tutaj na całą sztuczkę. W zasadzie nie omawiasz konkretnie tej procedury, co tam konkretnie robisz, ale podkreślasz, że będziesz działał zgodnie z zasadami, które poznasz później, podczas szkolenia. Natomiast tutaj mówisz jakieś tam ogólniki, prawda? No wiadomo, że nawet w życiu codziennym, prawda, inaczej mówisz tam do swojej babci, a inaczej do wnuczka tej babci, prawda? Niepełnoletniego, oczywiście, w tym przypadku. Natomiast, no co może być dalej, że mimo wszystko jakoś ten pytający się zagalopuje i dalej będzie nalegał o szczegóły, no to musisz jakoś tak wykręcić się sianem i wybrnąć z tej sytuacji poprzez uczciwe powiedzenie, prawda, że panie tam aspirancie, czy pani psycholog, prawda, czy pani magister, że w tej chwili nie znam tych nie znam dokładnie obowiązujących procedur, ale zapewniam Panią, że jestem pojętnym uczniem i na pewno opanuję te wszystkie zasady, zarówno w teorii, jak i później w praktyce pod okiem doświadczonych starszych policjantów i będę się do tego stosował. Zgodnie z regulaminami, zgodnie z obowiązującymi praktykami, zgodnie z jakąś tam sztuką policyjną. Także mam nadzieję, że zrozumiałeś, o co mi chodzi. Na tym zasadzie kończę. Chciałbym Cię zachęcić do niedzielnego hangoutu. Mam parę jakichś fajnych tematów takich różnych innych pytań, które przyszły mi do głowy na kanwie tego wideo. Dawno zresztą hangoutu nie mieliśmy, także ludzka rzecz pogadać, a jest wiele ciekawych rzeczy, prawda? Na razie powiem uczciwie, policja jakiegoś dobrego PR-u nie ma. No, na pewno słyszałeś tutaj
no, granatnik komendanta, ale do tego dołączył jeszcze się brat komendanta, jakiś tam policjant się napił i rozwalał knajpę, prawda? Tutaj dwaj goście z Zagłębia kradli koks i to w służbowym samochodzie, a w zasadzie chyba nie kradli, tylko zbierali z jakiegoś nasypu. No, nie ma dobrego PR-u, ale myślę, że jeżeli tobie zależy do policji, zależy, aby się dostać do policji, to warto o takich rzeczach porozmawiać wcześniej, żeby cię jakaś niespodzianka nie spotkała. Także jeszcze raz, mówił twój multiguru Darek Kraśnicki i do zobaczenia wkrótce.